Tak, witajcie, drodzy bracia, siostry. Czas słowa wstępnego i gdzieś to słowo, którym też chcę się podzielić, zostało mi położone gdzieś na sercu dopiero w zasadzie wczoraj, no może gdzieś też w piątek. I tak to jakoś bywa, że niby człowiek wie o tym, że to słowo ma tym słowem usłużyć, wie o tym dużo wcześniej, a jakoś tak przychodzi to dopiero, tak można powiedzieć, w takiej ostatniej chwili. Ale wierzę, że to, co zostało mi położone, jest faktycznie od Boga. Chciałbym dzisiaj mówić o mądrości. Czy my, jako ludzie tu zgromadzeni, także wy, którzy nas słuchacie, uważamy się za ludzi mądrych? Takie może pytanie na początek chciałbym zadać. Też o mądrości powiem też w pewnym kontekście. No nie brałem tu pod uwagę gdzieś fragmentów ze Starego Testamentu, bo oczywiście nie ma na to czasu. Też w Nowym Testamencie tych fragmentów, o których mógłbym przeczytać, też się pochylić, jest oczywiście bardzo wiele. Natomiast takim punktem wyjścia niech będzie list do Koryntian. I tam w liście do Koryntian w 12 rozdziale jest mowa o darach Ducha Świętego. I między innymi tam czytamy takie słowa w 12 rozdział, 8 werset. Jeden bowiem otrzymuje przez ducha mowę mądrości, drugi przez tego samego ducha mowę wiedzy. Więc na pewno mądrość jest z jednej strony darem Bożym, ale też gdy mówimy o mądrości, to zauważmy, że ten werset też rozróżnia mądrość i wiedzę. I tak też jednak jest, myślę, w życiu może ludzi, że czasem może niektórzy mają wiedzę, ale brakuje im ewidentnie mądrości. I w ogóle, gdy mówimy o mądrości, gdy też te fragmenty gdzieś tam studiowałem, w nie się wgłębiałem, to ewidentnie Biblia mówi z jednej strony o mądrości ludzkiej, a z drugiej o mądrości Bożej. Ta mądrość Boża jest oczywiście darem dla człowieka. Natomiast gdy właśnie jesteśmy przy temacie mądrości, też tej mądrości ludzkiej, gdy też patrzymy na to, co jest napisane w liście do Koryntian, to tam między innymi pisze, że świat przez mądrość swoją nie poznał Boga. Świat swojej ludzkiej mądrości nie poznał Boga, odrzucił zwiastowanie o Chrystusie. Natomiast w przeciwieństwie do tej mądrości ludzkiej, która nie poznaje Boga, która odrzuca Chrystusa, jest ta mądrość Boża. Mądrość Boża, którą jest Jezus Chrystus. Mądrość Boża, którą jest mowa o ukrzyżowanym Jezusie. I gdy właśnie tak porównywałem te fragmenty różne, to ewidentnie z jednej strony jest ta mądrość ludzka, która odrzuca Boga, która też odrzuca Słowo Boże, a z drugiej strony jest mądrość Boża, która jest w Jezusie Chrystusie, ale która też jak najbardziej prowadzi do Słowa Bożego i do zastosowania Słowa Bożego w naszym życiu. I w liście do Koryntian trochę w temacie mądrości jest tych fragmentów. Ja bym chciał na początek przeczytać z drugiego listu Pawła do Koryntian, pierwszy rozdział, 12 werset. Tam czytamy takie słowa. To bowiem jest chlubą naszą, świadectwo sumienia naszego, że wiedliśmy życie na tym świecie, zwłaszcza zaś między wami w świętobliwości i czystości Bożej. Nie w cielesnej mądrości, lecz w łasce Bożej.
Także widzimy, że z jednej strony jest cielesna mądrość, natomiast Paweł mówi, że no oni tak nie postępują. Oni nie postępują w tej cielesnej mądrości, w tej mądrości ludzkiej. Oni postępują w tej mądrości Bożej. I zauważmy, że ta mądrość, której źródłem jest Bóg, ona też prowadzi do świętego życia. Czytamy tu o świętobliwości, o czystości. Także widzimy to rozróżnienie. Mądrość ludzka, która może gdzieś prowadzi do jakiejś wiedzy, do ludzkich pomysłów, i mądrość Boża, która ewidentnie prowadzi człowieka do nowego życia, do życia świętego. I podobny też fragment w pierwszym liście do Pawła do Koryntian, gdzie w drugim rozdziale czytamy takie słowa: a mowa moja i zwiastowanie moje nie były głoszone w przekonujących słowach mądrości, lecz objawiały się w nich duch i moc, aby wiara wasza nie opierała się na mądrości ludzkiej, lecz na mocy Bożej. Także znowu, z jednej strony właśnie są słowa mądrości, które są wynikiem ludzkich zdolności, natomiast z drugiej strony jest Ewangelia, w której objawia się Boża moc, w której jest Duch Święty, która przez kim prowadzi do zmiany życia, do nowego życia. I to jest to, czego no, ta ludzka mądrość no, nie potrafi zrobić. A tu jest ta mądrość Boża, której objawia się duch i moc. I gdy też czytamy o, jeszcze może znowu wracając do tej mądrości ludzkiej, Paweł w liście do Kolosan pisze takie słowa w drugim rozdziale od 20 wersetu: jeśli tedy z Chrystusem umarliście dla żywiołów świata, to dlaczego poddajecie się takim zakazom, jakbyście w świecie żyli? Nie dotykaj, nie kosztuj, nie ruszaj. Przecież to wszystko niszczeje przez samo używanie, a są to tylko przykazania i nauki ludzkie. Mają one pozór mądrości w obrzędach wymyślonych przez ludzi, w poniżaniu samego siebie i w umartwianiu ciała, ale nie mają żadnej wartości, gdy chodzi o opanowanie zmysłów. Więc mamy pozór mądrości, która wyraża się w jakichś przykazaniach, w jakichś naukach ludzkich, w jakichś obrzędach religijnych, w jakimś zabranianiu spożywania pewnych pokarmów. Natomiast to wszystko jest pozorem mądrości. Z pozoru te rzeczy może wydają się gdzieś dobre, ale to jest mądrość ludzka. Natomiast z drugiej strony znowu Paweł w liście do Kolosan mówi o tej mądrości, która jest od Boga. To jest pierwszy rozdział, 9 werset, takie słowa: dlatego i my od tego dnia, kiedy to usłyszeliśmy, nie przestajemy się za was modlić i prosić, abyście doszli do pełnego poznania woli Jego we wszelkiej mądrości i duchowym zrozumieniu. Mądrość ludzka, ona będzie gdzieś szukała tej woli ludzkiej, będzie kierowała się ciałem, natomiast jest mądrość, która prowadzi do poznawania woli Bożej. Z jednej strony do poznawania woli Bożej, ale też z drugiej strony do wykonywania tej woli Bożej. I to jest ta mądrość Boża. Paweł też się modli o tą mądrość właśnie dla Kolosan. I teraz chciałbym przejść do listu Jakuba. Tam też w zasadzie duża część tego listu jest gdzieś poświęcona mądrości. I w liście Jakuba w trzecim rozdziale też czytamy o mądrości, o prawdziwej mądrości, ale też o tej fałszywej mądrości. Znowu mamy zestawienie.
I czytamy od 13 wersetu, trzeci rozdział listu Jakuba od 13 wersetu. Czy jest między wami ktoś mądry i rozumny? Niech to pokaże przez dobre postępowanie uczynkami swymi, nacechowanymi łagodnością i mądrością. Jeśli jednak gorzką zazdrość i kutliwość macie w sercach swoich, to przynajmniej nie przechwalajcie się i nie kłamcie wbrew prawdzie. Nie jest to mądrość, która z góry wstępuje, lecz przyziemna, zmysłowa, demoniczna. Bo gdzie jest zazdrość i kutliwość, tam niepokój i wszelki zły czyn. Ale mądrość, która jest z góry, jest przede wszystkim czysta, następnie miłująca pokój, łagodna, ustępliwa, pełna miłosierdzia i dobrych owoców, niestronnicza, nieobłudna, a owoc sprawiedliwości bywa zasiewany w pokoju przez tych, którzy pokój czynią. Skądże spory i skąd walki między wami? Czy nie pochodzą one z namiętności waszych, które toczą bój w członkach waszych? Jakub tu zestawia te dwa rodzaje mądrości. I z jednej strony jest ta mądrość, która pochodzi z góry, która pochodzi z nieba. Jest ona czysta, jest ona miłująca pokój, jest ona łagodna, ustępliwa, pełna miłosierdzia, dobrych owoców, nie jest stronnicza, nie jest obłudna. No a z drugiej strony jest ta mądrość przyziemna, mądrość zmysłowa, mądrość demoniczna i ona cechuje się zazdrością, kutliwością, sporami, walkami, chęcią postawienia na swoim. Wszystko to złe czyny i wszystko to pochodzi z namiętności, które są w człowieku. I gdy też człowiek kieruje się taką mądrością, to czytamy dalej w liście Jakuba, jeszcze czwarty rozdział, werset drugi i trzeci. Pożądacie, a nie macie, zabijacie i zazdrościcie, a nie możecie osiągnąć. Walczycie i spory prowadzicie, nie macie, bo nie prosicie. Prosicie, a nie otrzymujecie, dlatego że źle prosicie, zamyślając to zużyć na zaspokojenie swoich namiętności. No ewidentnie ta mądrość zmysłowa, ta, w której charakteryzuje się tymi walkami, sporami, no ona może gdzieś tam funkcjonuje w tym czasie modlitwy, ale ona jest nieskuteczna, bo albo w ogóle nie ma modlitwy, albo jest właśnie modlitwa, która jest ukierunkowana na jakieś zaspokojenie swoich namiętności, na prośby, które mają gdzieś być skierowane na człowieka, a nie na Boga i Jego działanie. Ale jeżeli jesteśmy też w temacie modlitwy, to w przeciwieństwie do tego, co do tego negatywnego przykładu, jest przykład z listu do Efezjan, kiedy Paweł modli się o Efezjan i tam jest powiedziane takie słowa, pierwszy rozdział, 17 werset, aby Bóg Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, dał wam ducha mądrości i objawienia ku poznaniu Jego. Paweł modli się o ducha mądrości dla Efezjan i to jest też to, o co my powinniśmy się modlić, o ducha mądrości dla nas, o to, aby Bóg oświecał nasze serce, abyśmy Jego wolę Bożą poznawali, ale też mogli potem wykonywać, aby też coraz bardziej poznawać Boga. Jeżeli też jestem jeszcze przy liście do Efezjan, to też w trzecim rozdziale, w 10 wersecie czytamy takie słowa, aby teraz nadziemskie władze i zwierzchności w okręgach niebieskich poznały przez Kościół różnorodną mądrość Bożą. Zamysłem Boga właśnie jest to, aby Jego Kościół
pokazywał mądrość Bożą, aby też ona była widoczna dla świata. I tak właśnie funkcjonuje zdrowy Kościół. Bo zauważmy, że Kościół, który gdzieś działa w tej swojej może mądrości, takiej ludzkiej mądrości, to na co on jest nastawiony? On jest nastawiony na człowieka, tam jest humanizm, tam człowiek jest w centrum, tam nie ma Chrystusa. I to jest ta różnica. Mądrość, Kościół, prawdziwy Kościół Jezusa Chrystusa, który głosi mądrość Bożą i atrapa, która jest nastawiona na człowieka, które zwiastuje Ewangelię w sposób Pana Jezusa jako jakiś dodatek do życia. No to jest ta różnica. I no niestety, gdy tak się dzieje, to też ta mądrość ludzka potem wypiera tą mądrość Bożą. Ludzie są nastawieni na siebie, na swoje pomysły, a no nie objawia się tam Bóg, no bo człowiek poszedł gdzieś swoimi pomysłami, swoją drogą. Także Kościół jest tym organizmem, przez który świat ma poznawać Bożą mądrość. I też może gdzieś zmierzając ku końcowi, też jeszcze przyglądając się temu, co pisze Jakub, pierwszy rozdział, 5 werset. A jeśli komuś z was brak mądrości, niech prosi Boga, który wszystkich obdarza chętnie i bez wypominania, a będzie mu dana. Wspaniała obietnica o to, aby prosić Boga o mądrość. Oczywiście, gdy przeczytamy to też może w takim szerszym kontekście, to tam wcześniej jest mowa o jakichś doświadczeniach wiary, o próbach, o wytrwałości. W tym też potrzebujemy tej mądrości Bożej, ale też jest ta obietnica, aby o tą mądrość Bożą prosić, bo to Bóg chce ją dawać i chce, aby ona funkcjonowała w naszym życiu, ale też w życiu Kościoła. Zakończę listem do Kolosan. Może jeszcze jeden fragment. Tam w pierwszym rozdziale też jest takie słowo powiedziane. Pierwszy rozdział, 28 werset. Jego to zwiastujemy, napominając i nauczając każdego człowieka we wszelkiej mądrości, aby stawić go doskonałym w Chrystusie Jezusie. Jest mowa o głoszeniu Jezusa Chrystusa, ale też jest mowa o nauczaniu tej Bożej mądrości. To się dzieje właśnie w Kościele Pana Jezusa. Ten Kościół jest właśnie nastawiony, aby tą mądrość Bożą głosić, aby też świat poznawał, ale aby też ci, którzy tworzą to ciało, stawali się tymi ludźmi mądrymi. Dlatego jest mowa o nauczaniu we wszelkiej mądrości, aby człowieka stawić doskonałym w Jezusie Chrystusie, aby ten, który poszedł za Jezusem, ten, który jest w drodze uczniostwa, stawał się coraz bardziej podobny do Pana Jezusa. I kończąc to rozważanie, list do Kolosan, 3 rozdział, wersety od 16 do 17. Słowo Chrystusowe niech mieszka w was obficie. We wszelkiej mądrości nauczajcie i napominajcie jedni drugich przez psalmy, hymny, pieśni duchowne, wdzięcznie śpiewając Bogu w sercach waszych. I wszystko, cokolwiek czynicie w słowie lub w uczynku, wszystko czyńcie w imieniu Pana Jezusa, dziękując przez Niego Bogu Ojcu. Niech Słowo Chrystusowe mieszka w was obficie, bo to Słowo jest tym źródłem mądrości. Tej mądrości, która nas też poucza, napomina. I też, gdy to się będzie działo, wtedy też z naszych serc będą płynąć psalmy, hymny, tak jest powiedziane, pieśni. I też wtedy, jeżeli jest Bóg, jeżeli jest Jego mądrość, to też wtedy to, co robimy i mówimy, czynimy właśnie w imieniu Pana Jezusa Chrystusa, jako
reprezentanci Chrystusa, wyrażamy też przez to wszystko Bogu wdzięczność za to, czego dokonał w Jezusie Chrystusie, bo to w Jezusie Chrystusie mamy wszelkie skarby mądrości, też jak jest powiedziane w Słowie Bożym, i oby byliśmy ukryci w Jezusie Chrystusie, abyśmy byli ludźmi mądrymi po Bożemu, a nie po ludzku. Amen.